pewno doszło do kilku zmian, jak co roku zespół jest przebudowany, szukamy najlepszych rozwiązań i w tym roku też takich kilka newralgicznych pozycji na pewno zmieniliśmy, przede wszystkim rozegranie, bo mamy Ewelinę Polak i Karinę Chmielewską i tutaj myślę, że jest gdzieś tam największa zmiana, reszta zespołu, można powiedzieć, że ten trzon utrzymaliśmy i cieszymy się z tego bardzo, bo te dziewczyny, które chcieliśmy utrzymać, praktycznie wszystkie udało się nam zatrzymać, więc myślę, że to jest bardzo dobry plus na kolejny sezon. Czas pokaże, jak to będzie wyglądało, bo tak naprawdę newralgiczna pozycja, jakim jest rozegranie, potrzebuje trochę czasu, żeby zgrać się z całym zespołem, natomiast idziemy w dobrym kierunku, pracujemy już jakiś czas, bo zaczęliśmy dosyć szybko, 11 tygodni przygotowań, wiem, że wiele osób dziwi się, że tak dużo, natomiast tak jak już mówiłem gdzieś tam wcześniej, my lubimy pracować, mamy młody zespół, który potrzebuje na pewno dużą ilość powtórzeń i dużo pracy, więc cieszę się, że mam praktycznie wszystkie do dyspozycji już dziewczyny, oprócz Gabi Orwoszowej, która jest z reprezentacją Czech, która ma być naszą nominalną atakującą pierwszą. Też udało się zatrzymać na kolejny sezon. Myślę, że tamten poprzedni był niezły w jej wykonaniu i teraz liczymy na kolejny krok do przodu. Budujemy zespół bardzo rozsądnie każdego roku i mierzymy siły na zamiary. Bardzo się cieszę, zresztą tak jak co roku, z każdego zespołu, który zbudowaliśmy. I zazwyczaj na tego typu pytanie odpowiadam, że tak, bardzo cieszę się z zespołu, jaki udało się nam zbudować, bo to, tak jak powiedziałem już wcześniej, mierzymy siły na zamiary. Mamy młody zespół, który wierzę, że będzie się znowu regularnie rozwijał, a myślę, że miejsca medalowe, wierzę w to, że w niedalekiej przyszłości uda się osiągnąć w BKS-ie i w Bielsku, bo ten klub na pewno jest wielkimi tradycjami, ale to oni tradycje grają, tylko aktualne możliwości i gdzieś tam kluby, które mają najlepsze zawodniczki, najlepsze szkolenie, a nie tradycje, więc jakby na to na pewno trzeba jeszcze troszkę poczekać, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku, cały klub bardzo dobrze się rozwija i pod wodzą Oli Jagiełło naprawdę to wygląda bardzo dobrze i to myślę, że widać też z boku, że idziemy do przodu pod każdym względem, dlatego no, na pewno trzeba trochę czasu i cierpliwości i myślę, że kiedyś wróci Bielsko na te najwyższe lokaty. Jesteśmy od jakiegoś czasu transparentnym klubem, który uczciwie stawia gdzieś tam cele i wymagania dla swojego zespołu. Oprócz tego, tak jak też powiedziałeś, no pod wodzą gdzieś tam Oli Jagiełło. Na pewno idziemy w dobrym kierunku. To ten klimat to nie jest przypadek i ten klimat w zespole i jakby w całym klubie od samej góry po sam dół, czyli gdzieś tam gdzie zespół pracuje, jest na pewno na dobrym poziomie i to dziewczyny też czują, to my czujemy, ufamy sobie i to jest na pewno bardzo dobre, bo na takiej podstawie gdzieś tam wzajemnego szacunku i dobrych relacji jesteśmy w stanie zbudować coś więcej.